Cześć wszystkim i witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku parę słów na temat Gel X. Do tej pory zrobiłam parę filmików na temat Gel X-ów, czyli po prostu je spróbowałam. Czyli mamy jeden filmik tutaj, filmik, w którym pierwszy raz tak w ogóle próbowałam te nowoczesne właśnie tipsy. I ten drugi filmik, który też próbowałam Gel X-y, ale z drugiej firmy. Zdecydowałam się na ten filmik, ponieważ pod moim pierwszym filmiku, w którym próbowałam właśnie pierwszy raz ten metod, to się pojawiły jakieś tam różne pytania, jakieś tam wrażenia albo opinie, jak to trzeba by było zrobić prawidłowym sposobem, to dlatego ten filmik. W pierwszym filmiku skorzystałam z firmy Blulu i firma Blulu mi dawała takie ABS tipsy do połączenia, żeby przykleić te tipsy, to mi daje Nail Glue Gel, żeby właśnie wykonać tą operację, powiedzmy. Z tej metody tutaj, z tej firmy Blulu, jestem niesamowicie zadowolona i bym to polecała, dlatego że sposób, co oni mi dają do dyspozycji, same tipsy w sobie są piękne, są bardzo cienkie, w dotyku to są bardzo przyjemne, jakie się nakłada, jak widzieliście mój filmik, albo jak chcecie go zobaczyć, to one wyglądają naprawdę tak jak naturalne przedłużone paznokcie lub naturalne paznokcie, są naprawdę śliczne. I nakładania z tym produktem tutaj, z tym clay gel, co oni dają, to wygląda tak jak galaretka. To nie jest taki to właśnie ten typowy, co widzimy w dużych filmikach, jak dziewczyny nakładają sobie te Gel X-y lub Flexi Tipsy. To był taki jakiś inny sposób, ale w tym momencie, jak ja to szukałam, to był początek tego roku, chyba nawet koniec tamten, to szukałam właśnie jakiś produkt, jakieś tipsy, co mogłam je dostać tutaj w Polsce, co nie musiałam je ściągnąć tak na przykład ze Stanach albo lub z Kanady, lub żeby nie były jakieś chińskie stworzenie po prostu. To dlatego w moim wyszukiwaniu internetowym to mi poradziło właśnie te tipsy tutaj, te Blulu, co one się nie nazywają Gel X, jakie się szuka, ale po prostu to jest to, co są. I ich metoda z tym clay gelem, żeby nakładać, to jest naprawdę bardzo prosta, naprawdę łatwa. Nasze skórki się nie zalewają tym produktem, to jest naprawdę super. I w końcu, jak je zdjęłam, żeby je zdejmować, to były niesamowicie bardziej proste niż to, co sobie wyobrażałam. Niestety bardzo mi przykro, że tego nie nagrałam, ale mam też w myśli to nagrać w przyszłości. Następny ramy sobie nałożę Gel X. Wiem, że już mówiłam chyba w komentarzach to kilka razy, ale nagram to. Po prostu przykro mi było, ale pierwszy raz jak nałożyłam te tipsy, to był pierwszy raz jak w ogóle się spotykałam z tą metodą i byłam troszkę przestraszona szczerze, jak je zdejmę. To nie byłam pewna, czy dam radę z acetonem właśnie, z pilnikiem, czy będzie to trudne, czy to będzie jakaś masakra, to po prostu chciałam sobie spróbować sama ja dla mnie. I w końcu się okazało, że z lekką pracą pilniczkiem i z pomocą acetonem one po prostu zeszły pięknie. I z tego się bardzo cieszyłam, dlatego że to mnie zachęciło, żeby ponownie ewentualnie je kupić, ewentualnie znowu sobie zrobić. Ale przejdźmy do drugiego razu, jak sobie zrobiłam Gel X-y. Drugi raz postanowiłam spróbować jakieś Gel X-y, co można sobie kupić na przykład po stronie Allegro lub Amazon. I poszłam do takich, co uważam, że są po prostu made in China. Tutaj nie ma nic, w ogóle nic, żadnej firmy i nic. To jest to, co można sobie kupić, jak się kupuje właśnie takie produkty przez tych stronach. Ale pisze Gel X, stowcze Gel X i tutaj mamy też takie rozmiary, czyli była S-ka te najkrótsze, była M-ka, czyli te średnie i była L-ka te większe i było też chyba kilka opcji, a jako kształt. Super, jest bardzo ich dużo. Było ich bardzo dużo, 600 sztuk, to po prostu powiedział, wow, spróbujmy. Nie pamiętam, jak kosztowały. Możecie to zobaczyć w tym filmiku właśnie, jakie wyciągnęłam pierwszy raz. Nie kosztowały tak za dużo, ale one nie miały żaden klej lub klej żel lub żel, żeby je przykleić. To nie wiedziałam tak naprawdę, dlatego że tak naprawdę eksperymentuję się, nie znałam chociaż do tej pory tak dobrze na ten temat, oprócz, że po prostu eksperymentuję, próbuję i się dzielę z Wami z moich eksperymentach, to to, co zrobiłam, zamiast kupić coś innego, spróbowałam je przykleić z tym samym klejem, żelem, co mi dała do dyspozycji firma Blulu i co bym powiedziała na nich.
Pierwsze wrażenie, tak, są bardzo ładne, też są cieniutkie i też wszystko super ładnie wygląda na początku, ale po jakimś czasie, co je używam teraz i Wam powiem na końcu, na co je używam w końcu, to bym powiedziała, że one jednak są mniej miękkie lub ten materiał to nie jest właśnie ten taki mięciutki i przyjemny w dotyku też, tak jak te, co firma Blue na przykład nam proponuje. Te są nawet jak minimalnie, ale jednak ten materiał jest całkiem inny i też Wam powiem czemu na końcu. Zrobiłam moją stylizację, wszystko wyglądało ok na początku. Na początku wyglądało ślicznie, mi się podobało, a zapomniałam to powiedzieć, jak rozmawiałam o tych. Nie skorzystam z primera. I dlaczego nie skorzystam z primera? Dlatego, że ja po prostu primera czasami nie używam często i po prostu unikam primera, tak? To na pewno, jak chce się mieć najlepszą przyczepność, najlepszą trwałość i chcemy używać primera, to używajmy tego primera, tak? Ja nie jestem za bardzo za primera i chyba to wyjaśniam troszkę w moim ostatnim filmiku, ale tutaj w tym pierwszym Blulu nie używałam primera i one mi wytrzymały 3 tygodnie, spokojnie, piękne, nic się tam nie działo, nawet chciałam zrobić jakieś uzupełnienie, nie miałam właściwe produkty, żeby wykonać to uzupełnienie, szkoda. To po 3 tygodniach, chyba 3,5, ja po prostu sobie rozpuściłam, się zdjęłam, ale gdybym zrobiła uzupełnienie, to by mogło mi trwać dużo więcej i nie używając primera, liczmy się z tego, ja nie używałam primera tutaj, to one nawet bez primera to wyglądały, utrzymałość w tych paznokciach, nawet bez primera to było super. To jest dla tej osoby, co mi napisało tam pod spodem, pod filmiku, jak się powinny robić gelixy. Tak, rozumiem absolutnie, jak używasz tą metodę. Ja skorzystałam z metody, co po prostu z tych produktów, co mi dała w dyspozycji ta firma i spróbowałam ten metod. A te różnica, też nie używałam właśnie primera. I co na końcu? One mi się utrzymały, to znaczy ja je utrzymałam przez 3 tygodnie na mnie. I po 3 tygodniach po prostu zrobiłam dużą krzywdę, dlatego że się uderzyłam i po prostu mój cały paznokieć się odwrócił do góry nogami i była krew, było dużo bólu, było dużo nerwów. Z tego względu też dlatego, że sobie wybrałam rozmiar M-ka, a rozmiar M-ka jednak dla mnie była za długa, to też bym polecała, jak nie jesteście przyzwyczajone do paznokci takich długich, to po prostu idźmy najpierw z S-ką. Przyzwyczajmy się do tej eski, jak jest po prostu już dłuższa od tych paznokci, co jesteśmy przyzwyczajone i później następnym razem możemy sobie iść z M-ką lub i później jak chcemy jeszcze z L-ką, ale tak stopniowo, dlatego jak nie jesteśmy przyzwyczajone, tak iść od razu z jakimś tam bardzo dużo dłuższym od tego, co jesteśmy przyzwyczajone naszymi ruchami, cokolwiek robimy, się ubieramy, się myjemy, cokolwiek robimy w domu. Jak przechodzimy do krótszego, bardzo krótszego paznokcia, do bardzo długiego, to wtedy to jest taki troszkę problem, wtedy jest łatwiej sobie zrobić krzywdę. To ten jest jeden powód, oczywiście to był moja wina, dlatego że sobie wybrałam M-kę, nie wyobrażałam, że jest ono takie dużo dłuższe niż tych, do których jestem przyzwyczajona. Ale też po 3 tygodniach miałam tam kilka zapowietrzeń, one po prostu mi zaczęły tak po prostu się podnosić, tak? I bardzo tego nie lubię, jak to się dzieje, bo wtedy jak sobie już włosy na przykład, to czuję, że one tam się wkładają, to nienawidzę coś takiego. Moja wina, tak, nie skorzystałam z primera, ale jak używałam te bez primera, to było ok. Tutaj na pewno bym zalecała skorzystanie primera, dlatego że one są mniej elastyczne i nie uważam, że może ten produkt, tutaj ten Nail Glue Gel, to jest ten prawidłowy, żeby połączyć ewentualnie z tym. Uważam, że każda firma, jak robi Gelix lub te Flexi Tips, te wszystkie tipsy nowoczesne, powinna dać zawsze razem w dyspozycji ewentualny primer i ewentualny żel, klej, cokolwiek tam jest potrzebne do tego. To uważam, że po prostu powinno się kupić zawsze pakiet, dlatego że takie kupić i po prostu spróbować coś tam dopasować, to nie jest też najlepsza metoda, uważam. Ale na końcu, co się stało, jak po prostu spróbowałam zdejmować?
Też chciałam nagrać, ale byłam taka zdenerwowana, bo to naprawdę musiałam tak zdjąć natychmiast i to było naprawdę dosyć brzydkie, że nie dałam rady po prostu się skoncentrować też na nagrania tego. I co się stało? Próbowałam po prostu zrobić tak samo, jak zrobiłam z tymi pierwszymi, czyli najpierw wydrapać pilnikiem, skrócić je, ściąć te wszystkie rzeczy, a później rozpuszczam acetonem, tak? Próbujmy chociaż acetonem i te się nie rozpuszczały. One prawie w ogóle nie reagowały na aceton. One tylko to się, że zrobiły takie te pierwsze cienkie warstwy, ich się robiło klejące i one robiły się takie, takie straszne, brzydliwe. Nic się nie mogło zrobić, bo wtedy nawet wypiłować się, to była jakaś masakra. To było bardzo ciężkie zdejmować te tipsy, dlatego niestety bym nie polecała takie tipsy, te tipsy akurat co kupiłam, bo nawet jakiś wygląd jest ładny, super, ale oczywiście jak jesteś profesjonalistką i sobie robisz żel lub masz całą cierpliwość, chcesz wypiłować paznokcie żelowe lub jakiekolwiek paznokcie, co niestety się nie rozpuszczały z pomocą właśnie acetonem i są takie właśnie trudniejsze do zdejmowania, jak dla Ciebie jest ok, to tak mogą absolutnie być, tylko musisz sobie dopasować prawidłowy żel klej ewentualnie, dobry primer, no i wtedy mając wiedzę, że te acetonem po prostu to bym nie poradziła do takich osób, takie typu właśnie te akurat, żeby zrobić sobie tipsy sama w domu, żeby to było wygodne, żeby to było przyjemnie, żeby ta praca była po prostu niedramatyczna, tak? No i to na temat tych dwóch Gel X-ów, powiedzmy, co próbowałam do tej pory. Chciałam po prostu wyjaśnić te kilka rzeczy, dlatego że pojawiają mi się te pytania czasami, pojawiły się mi się właśnie te komentarze i chciałam po prostu wyjaśnić z tym, co ja się spotkałam do tej pory i co teraz myślę o nich i do czego na przykład używam te. Dlatego, że mi było oczywiście przykro, że mam dużo takich ładnych tipsów, bo są ładne naprawdę, ale bym je sobie nigdy nie przykleiła z decyzją na moich pazurkach, to skorzystuję je właśnie, jak robię moje filmiki, takie nail arty, dlatego że wtedy są wygodne, żeby je pomalować i po prostu sobie tak na chwilkę przykleić te paznokcie, żeby pokazać końcowy efekt, ale też nawet do tego one są takie, one są zrobione, żeby je przykleić się na stałe, to też wtedy to widać te kąciki wystające, to też nawet do tego to nie są za bardzo dla mnie, ale do tego po prostu skorzystuję w tym momencie. No i tyle. I ten filmik też zrobiłam dlatego, że jestem przed zakupem właśnie moich następnych Gel X-ów lub Flexi Tips lub właśnie jak je chcemy nazwać. I chcę Wam pokazać, po prostu chcę Wam się dzielić z Wam, które bym chciała ewentualnie kupić i między którymi po prostu pójdzie moja decyzja, chociaż ta teraz w tym miesiącu, bo w następnym miesiącu będą inne. No dobra, no to dobra. Pierwszy pomysł, co po prostu miałam, był znowu iść na stronę Allegro i zobaczyć, co nam jak w wyszukaniu z tipsy Gel X lub tipsy w tym typu, co mi proponuje i znalazłam te propozycje, co mnie interesowały, czyli mamy te ciu-ciu, tipsy żelowe, sokow z zdejmowaniem acetonem i to jest bardzo ważne. Następnym razem, co kupuję Gel X lub Flexi Tipsy, chcę mieć wiedzę, że one mi się z pomocą acetonem właśnie zdejmą łatwiej. To chcę widzieć od początku, że one są sokow, czyli że się rozpuszczą, czyli może nie całkiem, ale ten aceton po prostu pomoże. No to dlatego po prostu postanowiłam spróbować te. Tutaj mamy właśnie Sock of Gel Tipsy. Ciu-ciu, to nie wiem, to uważam, że są jakieś tam chińskie, nie wiem. Ale to jest właśnie ta pierwsza opcja tutaj. Jedyna rzecz, co mi się szczerze nie podoba, że one też niestety je sprzedają właśnie bez żadnego produktu połączonego, żeby je przykleić, to trzeba tam sobie radzić z czymś innym lub po prostu szukać i wykupić, to co są po prostu te rzeczy, co mi się nie podoba na nich temat. Ale bym też spróbowała ewentualnie. Drugie to są te Tomika, też oczywiście myślę, że nie znam tych firmów, ale uważam, że to są jakieś tam chińskie
te, co są sprowadzone z jakichś tam krajach przez firmy Allegro lub Amazon. I one właśnie tam, jak się szuka tutaj, to one nie mają, nie pisze, że są z Sukhof. Nawet tutaj nie daje rady widzieć jasno, co tutaj pisze, bo jest takie troszkę zamazane, ale tutaj pisze, że one są to Mikatipsy Sukhof i jest jedna ocena. Ocena jest bardzo dobra, ta dziewczyna tutaj jest bardzo zadowolona, ale to tyle, niestety. Jest ich kilka sztuk, od parę miesięcy je śledzę, to nie, niestety nie wiem coś więcej o nich, ale tutaj mamy cały zestaw. Tutaj mamy dużo sztuk tych paznokci, mamy naszą mini lampkę i mamy ten nail glue gel właśnie w dyspozycji i też właśnie też ten, ta giliotyna, żeby obcinać te paznokcie, to jest już lepsza opcja, tak po prostu, żeby sobie spróbować na przykład, jak się chce się kupić całe zestawie przez stronę Allegro lub Amazon. A trzecia moja opcja są z Nacy Nails Company, czyli oni robią flexi tipsy. Już widziałam filmiki na ten temat, wydają się naprawdę ciekawe i bym chciała je spróbować. I one mi się właśnie bardzo, bardzo spodobały. Tu mamy dużo ich właśnie innych kształtów, nie wiem czy długość, ale tak naprawdę kształtów. Na przykład gdybym sobie wybrała te tutaj, to tutaj widzimy, że oni mają te wszystkie właśnie kształty w dyspozycji. To jest taka już taka tips, taka tylko do przedłużania. Tutaj już trzeba sobie uzupełnić. Ale te tutaj to są właśnie te flexi tipsy i bardzo ładnie wyglądają. One już są wymatowione, to jest ciekawe. I tutaj nam po prostu tłumaczy bardzo ładnie, co jest potrzebne właśnie, żeby sobie przykleić, czyli że żeby je przykleić, to jest potrzebna baza reper, że one już są zmatowione, to nie trzeba tam sobie wyrapać ewentualnie frezarką i tak dalej, i tak dalej. No to cóż, dajcie znać koniecznie, co myślicie o tych tipsów, o tych gel X tipsów albo flexi, które próbowaliście do tej pory, które najbardziej Wam się spodobają, które ewentualnie byście chciały, żebym spróbowała. Przepraszam, moja kamerka umarła przez kilka minut, musiałam po prostu robić kilka sekund przerwy. No i to tyle. Na dzień dzisiejszy jest wszystko. Polubcie ten filmik, jak Wam się spodobał i subskrybujcie się na mój kanał. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i zobaczymy się następnym razem. Bye! Thank you.